Cześć, dzisiaj umrzemy przez kolejną magiczną cyfrę, jaką jest 25. Robiliśmy przez 5, teraz zrobimy przez 25. Co to jest 25? 25 to jest nic innego jak 100 dzielone na 4. Prawda? Więc każdą liczbę, jeżeli chcemy pomnożyć przez 25, to musimy. Nie musimy, ale możemy podzielić ją przez 4, potem pomnożyć przez 100 lub pomnożyć przez 100, podzielić przez 4. A więc zróbmy sobie 324 razy 25. Łatwiej będzie najpierw podzielić na wyniku przez 4, od razu piszemy wynik na gotowo, a potem dodać 2 zera lub przesunąć przecinek, jeśli i nie podzielimy ją jako całkowite pełne. Bez reszty. 3 przez 4 nie dzieli się. 32 przez 4, 8. Bez reszty. 0 przez 4, 0. 0,4 przez 4, 1. 0 przez 4, 0. 0 przez 4, 0. To jest nasza mnożna podzielona przez 4. Jeżeli była mnożona przez 25, musimy ją teraz pomnożyć przez 100, bo podzieliliśmy przez 4, teraz musimy pomnożyć przez 100, czyli dopisać 2 zera. I to jest nasz wynik. Weźmy sobie coś innego. 43, 100, 8, 7, powiedzmy 16 razy 25. Dzielimy przez 4. 4 dzielone przez 4, 1. 3 przez 4, 0. 31 przez 4, 7. 28, 3 zostaje reszty. 38 przez 4, 9. 36, czyli 2 reszty. 27 przez 4, 6. 6 razy 4, 24. Było 27. Dobrze, zostaje 3 reszty. 31, bo to 31 przez 4 jest 8 za dużo, bo byłoby 32, czyli 7. 28. 28, 31, 28 zostaje 3. 36 przez 4. 8 będzie 32. Prawda? Zostało 4, a przepraszam, 9. 36 to mamy 9. I to jest nasz wynik dzielenia przez 4. Dopisujemy 2 zera, bo mnożymy przez 100 i to jest nasz wynik końcowy. Zróbmy krótszą, prostszą, no, żebyśmy się dużo nie bawili. 1, 0, 24. Razy 25. 10, 4. 2 razy. 2 reszty. 22, 4. 5 razy. 2 reszty. 24, 4. 6 razy bez reszty. Czyli to podzielone przez 4 daje nam 256. 256 razy 100. To jest nasz wynik ostateczny.